Rozmowa niezależna jest jak sobora. Witam Państwa. Dzisiaj naszym gościem jest dr Jerzy Targalski. Kłaniam się, dzień dobry. Panie doktorze, chciałem powiedzieć, że się bardzo cieszę, że Pana widzę w naszym studio. Zabiegałem o to przez ostatnie 6 lat. Nie będziemy w ogóle o tym wspominali. Cieszę się tym bardziej, że mam problem. Zwierzę się Panu tak, jak to zwykłem czynić przez lata całe, rozmawiając z Panem, licząc na to, że Pan mi w nim pomoże w rozwiązaniu tego problemu. Otóż ja z narastającą irytacją, coraz większą, słucham, oglądam pana premiera Donalda Tuska i nie rozumiem, czy pan mógłby mi wytłumaczyć, o co chodzi w tym bełkocie. Bo na przykład to orędzie, z tego orędzia się dowiedziałem, że my jesteśmy silni, zwarci, gotowi, przygotowani na wszystko. Polska jest bezpieczna, a bezpieczeństwo się opiera na trzech filarach. Co on chciał do mnie powiedzieć, ten Tusk, proszę? On nic nie chciał powiedzieć. W ogóle słuchanie Tuska to jest strata czasu, ja go nie słucham, no bo po co? Słuchać należy tych, którzy wydają mu polecenia, prawda? A po co zaprzątać sobie, co Tusk powiedział od siebie? Od siebie nic nie powiedział, tak? No przecież jeżeli mamy, zresztą niesłusznie moim zdaniem, taką histerię parawojenną, tak? Dlatego, że Rosja oczywiście rozszerza swoją, znaczy inaczej, odzyskuje częściowo utracone wpływy i prowadzi taką propagandę mocarstwowości na rynek wewnętrzny przede wszystkim. Ale wojny tak naprawdę nie mamy, no bo Ukraińcy musieliby stawić wreszcie opór i wtedy można byłoby mówić o starciach. Na razie wiemy jedno, że rosyjscy żołnierze mają rozkaz nie używać broni, tak? Bo nigdzie jej nie używają. Więc w takiej histerii wojennej... Ale to rozumiem, że pan to mówi bez żalu, prawda? Że to nie jest tak, że z żalem, bo uważam, że dopóki nie dojdzie do prawdziwych starć zbrojnych, Rosja się nie wycofa. Powiedzmy sobie jasno, no, nie ma zwycięstwa bez ofiar. Jeżeli chcemy, żeby Rosja się wycofała, to musimy jasno jej pokazać, że to będzie kosztowało. To znaczy, to będzie prawdziwa wojna. Pan chce powiedzieć, że dopóki Ukraińcy nie zaczną strzelać, tak? Tak. To będą przegrywali, to Rosja będzie organizowała sabotaż, będzie wysyłała tam tysiące swoich ludzi, którzy będą organizowali wiece i krzyczeli Rosja, Rosja, żądamy referendum, niepodległości, federalizacji, przyłączenia do Rosji. No tam można sobie wybrać, w zależności od etapu, hasło. Trzeba bezwzględnie wsadzać każdego rosyjskiego agenta. Oczywiście w wypadku ataku otworzyć ogień. O co chodzi z tymi sankcjami? Ja cały czas słyszę o tym, że Zachód wprowadza sankcje i tak dalej. Sankcje to wprowadza Rosja, bo to Rosja wprowadziła sankcje, jeżeli chodzi o żywność ukraińską i nie przejmuje na przykład. Że będą jakieś wielkie sankcje. Tymczasem wojna rozegra się nie na płaszczyźnie sankcji, że typu tam odźwierny Putina nie otrzyma paszportu, nie otrzyma wizy, tylko konflikt się rozegra na płaszczyźnie gospodarczej. Tak? A tutaj chodzi o gaz i ropę? Wyłącznie? Tak, chodzi wyłącznie o gaz, ropę, o kurs rubla, o wycofanie inwestycji. Ale przecież reakcja giełdy moskiewskiej świadczy o tym, że jak zostały wprowadzone te sankcje, rubel się wzmocnił, giełda podskoczyła w górę. Spokojnie, to jest, widocznie były tam machinacje. W tej chwili, jeżeli się obliża, w ciągu pierwszego kwartału zostanie wycofane, są wycofane środki z Rosji na sumę 75 miliardów. A jeżeli wszystko się uda, no to może to być suma rzędu 250 miliardów. Jeżeli Amerykanie mówią, że inwestowanie w Rosji jest niebezpieczne, chyba że chodzi o spekulacje, tak? Czyli, no tak, powiedział, że nie wiadomo, tak? No tak, że inwestujcie pod warunkiem, że to zaszkodzi. Tak, pod warunkiem, że to zaszkodzi. To będzie spekulacja na rublu, tak? Czyli będzie to uderzenie w interesy oligarchów i sektora naftowego i gazowego w Rosji. A czy pan uważa, że nie wiem, Ameryka na przykład jest w stanie odblokować eksport Iranu? No więc właśnie, moim zdaniem cała operacja na Ukrainie miała kilka celów, tak? Pomijmy teraz cel wewnętrzny, bo o tym dużo się mówi. Weźmy sprawę irańską. Tak naprawdę Putin, zajmując Krym, który jest deficytowy, on będzie musiał do tego dopłacać. Jeżeli Ukraina dopłacała do budżetu Krymu 65%, no to Putin będzie musiał więcej jeszcze dopłacić, tak?
miała na celu pokazanie, że wszelkie gwarancje amerykańskie są bezwartościowe. Natomiast ta umowa, porozumienie amerykańsko-irańskie opierało się na dwóch punktach. Pierwszy, że wbrew Izraelowi Ameryka zgadza się na energetykę jądrową w Iranie. I drugi punkt, że Iran zgadza się na rezygnację z broni jądrowej w zamian za zwiększenie eksportu. No tak, ale gwarancje bezpieczeństwa i generalnie gwarancje amerykańskie, tak? Wynikiem tego miało być odblokowanie eksportu ropy irańskiej, bo tu głównie o ropę chodzi, jednak nie o gaz. I teraz żadne państwo nie może brać poważnie jakichkolwiek gwarancji amerykańskich, tak? Czyli to była metoda na storpedowanie porozumienia amerykańsko-irańskiego, tak? Iranowi pokazano, że Ameryka nie jest tym wiarygodnym partnerem. Oczywiście Iran podbił swoją stawkę, bo natychmiast podpisał umowy z Rosją na dodatkowe reaktory. No ale to stawia pod znakiem zapytania politykę amerykańską na obszarze irańskim, czyli generalnie zwrot w kierunku Pacyfiku i w ogóle okrążania Chin jako celu amerykańskiego strategicznego, tak? No bo porozumienie z Iranem miało uderzyć w Chiny, ale uderzało również w Rosję, ponieważ Iran jest potrzebny do czego? No do tego, żeby odblokować eksport ropy i gazu z Azji Środkowej. Ten eksport może iść do Chin, do Rosji, gdzie jest absolutnie konieczny, bo inaczej Rosja nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wobec Europy, czyli nie uzależni Europy, do Europy przez Kaukaz i do tego jest potrzebny Kaukaz i Ukraina i na południe, na cały świat. Tak? Jeżeli możemy budować już gazociągi przez Iran, i to gaz Turkmenistanu będzie miał do wyboru, oprócz kierunku chińskiego i kierunku rosyjskiego, kierunek południowy na świat, a jeszcze przez Morze Kaspijskie i Gruzję do Europy. Czyli w interesie amerykańskim jest, żeby do tego nie doszło, żeby stosunki amerykańsko-irańskie pozostały zablokowane, bo to też daje dostęp poprzez Iran Rosji do Bliskiego Wschodu, czyli do możliwości mieszania, dywersji, podnoszenia cen ropy, bo oto to jest cel. Tak na marginesie, to również tutaj był punkt styczny, taki dość istotny między Izraelem a Rosją, bo w interesie Izraela reprezentowanego przez premiera Netanyahu też jest storpedowanie rozmów amerykańsko-irańskich. Więc tutaj Izrael na tym korzysta, w sensie tym, że polityka Netanyahu korzysta, tak? I te geopolityczne konsekwencje polityki ukraińskiej są dla Rosji bardzo istotne. Wróćmy wobec tego do tych naszych dziarskich chłopców. Mam na myśli pana premiera Donalda Tuska i pana ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego i do tego, co oni opowiadają. Jak w związku z tym, co pan powiedział, należy rozumieć to, co się nam próbuje wmówić. Tutaj mam na myśli tę propagandę teraz naszą wewnętrzną polską, skierowaną do Polaków, do rodaków, polegającą na tym, że oto mąż opatrznościowy Donald Tusk przejrzał na oczy. Już nikt teraz nie pamięta o tym, co się działo. Nie, on zawsze wiedział. Zawsze wiedział. Zawsze wiedział. A jaką bazę wywołał propagandę, że miał Tusk przyjść i powiedzieć: rodacy, byłem rosyjskim sługusem, bo tak mi kazali Niemcy, ale teraz sytuacja się zmieniła i ja was z tego bagna, do którego was zapchałem, wyprowadzę, tak? No przecież byłby ośmieszony. Jaki będzie dalszy rozwój wydarzeń, pana zdaniem, w tej sytuacji? Z punktu widzenia z punktu widzenia polskiego interesu. Ja nie mówię, że w Polsce, bo w Polsce to wiadomo, jaki będzie, ale z punktu widzenia polskiego interesu, jaki będzie dalszy rozwój sytuacji, jeżeli chodzi o Rosję, Ukrainę, Unię Europejską, Ale tego nie Amerykę. Wiemy, bo to wszystko zależy od odpowiedzi amerykańskiej. Ja uważam, że odpowiedź amerykańska będzie dla Rosji miażdżąca, tylko że po pierwsze to wymaga czasu, po drugie to nie będzie tak, że ta polityka amerykańska będzie jakby prostolinijna, także wiadomo, Obama jest człowiekiem słabym,
człowiekiem, który nie potrafi podejmować decyzji, który się waha. Więc ta polityka amerykańska cały czas meandry, tak? Ale Ameryka nie ma wyboru. Musi odpowiedzieć. No. Jeżeli nie odpowie Rosji, no to po prostu cała polityka amerykańska stanie pod znakiem zapytania. A co więcej, przecież mamy w internecie takie filmiki rosyjskie, które po prostu ośmieszają już Stany Zjednoczone, sprowadzają do roli Burkina Faso, bo mówią o tym, że Rosja żąda zwrotu Alaski, a poza tym wypłacenie odszkodowań za użytkowanie Alaski powyżej 99 lat, a ponieważ Alaska została sprzedana w 67 roku, mniej więcej, to 867, no to łatwo obliczyć, że to jest od roku 66, no to mamy tam 40, no prawie 50 lat, tak? Na czym pan opiera swój optymizm w związku z tym, że pan uważa, że odpowiedź Amerykanów będzie miażdżąca? Bo Ameryka nie może odpowiedzieć inaczej, no bo zamieni się w Burkina Faso. Jeżeli chce realizować swoje interesy, musi odpowiedzieć. Tylko, że mówię, no to będzie odpowiedź na płaszczyźnie ekonomicznej i to musi potrwać. I jeżeli zacznie blokować, a przecież Ameryka doskonale się orientuje, mają policję finansową, kto gdzie ma jakie pieniądze. Jeżeli będzie chciała, no to zablokuje. Teraz Ameryka domaga się wydania Firtasza, tak? Firtasz to był jeden z czołowych oligarchów ukraińskich, jakby to powiedzieć, no, dopieszczany czy też pompowany przez pieniądze Gazpromu. Jeżeli Rosja dawała Firtaszowi ponad 2 miliardy rocznie, no to nie dawała chyba za nic, prawda? A dawała w tym sensie, że Firtaszowi sprzedawała gaz po 268 bodajże dolarów, a Ukrainie po 409 dolarów za 1000 metrów sześciennych, tak? No to sobie łatwo obliczyć, tam chodziło o 8 miliardów metrów sześciennych, ile Firtasz zarabiał. No mnie tam wychodzi, że ponad 2 miliardy. Więc taki Firtasz w rękach amerykańskich, no to będzie śpiewał. Nie jestem pewien, czy on tyle zarabia, on tyle moim zdaniem mógł wydawać na te przysłowiowe waciki. Bardzo uprzejmie dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie. Państwo sobie sami odpowiedzą, jak na tle tego wszystkiego, o czym mówi pan dr Jerzy Targalski, wygląda Tusk z Sikorskim. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.